Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich słuchaczy telewizji Nadzieja TV na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania jest oczywiście uczniostwo, ale będziemy mówili szczególnie o bogaczach i ludziach sławnych. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą udział dzisiaj Stanisław, Magdalena, Igor, a ja na imię mam Mariusz. Oczywiście rozpoczniemy to nasze spotkanie, to nasze rozważanie Biblii od modlitwy i bardzo bym prosił może Ciebie, Magdo, pomódl się z nami na rozpoczęcie. Kochany Panie Boże, dziękuję Ci, że mamy taką możliwość wspólnej rozmowy i studiowania Słowa Twego i poznawania tego, jak Ty patrzysz na ludzi. Proszę Cię, żebyś Ty nas poprowadził teraz. Żebyś Ty, Duchu Święty, dał nam takie myśli, które będą zgodne z Twoimi myślami. Amen. Amen. Mówimy dzisiaj o sławnych i bogatych. No, w kontekście naszych dotychczasowych rozważań jest to troszeczkę jakby nowy kierunek, bo mówiliśmy przez ostatnie tygodnie o ludziach chorych, mówiliśmy o zwykłych ludziach. No, używamy takiego stwierdzenia i wiemy, co się za tym kryje. Mówiliśmy także o tych, o których czasami się mówi, że są to wyrzutki społeczne i o tym, jak Pan Jezus oczywiście takich ludzi traktował. A więc można powiedzieć, do tej pory mówiliśmy o tych, którzy są tacy trochę poszkodowani przez los, przez życie, niektórzy mówią. Dzisiaj mówimy o sławnych, no, a więc o tych wybrańcach losu. Mówimy o ludziach bogatych, a więc o tych, którym się w życiu coś udało, szczególnie im się udało zdobyć jakieś bogactwo. No ale będziemy oczywiście mówili o tym, jak spoglądał na nich Pan Jezus. Czy widział takich ludzi również w gronie swoich naśladowców, czy wręcz w gronie swoich uczniów. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym porozmawiali. Może takie pierwsze pytanie, najbardziej wydaje mi się zwykłe. Czy gdy tak sięgamy do Pisma Świętego, to możemy zauważyć, że Biblia, nie wiem, potępia ludzi bogatych? Albo w ogóle samo bogactwo? Jak myślicie? No, wbrew temu, co niektórzy mogliby spodziewać się, Biblia całkowicie nie potępia bogactwa. Nie potępia, nawet uważa, że jest to jakiś wyraz, może być, błogosławieństwa człowieka, który żyje w zgodzie z Bogiem, według jego przykazań, jest mu posłuszny. Natomiast zupełnie co innego potępia. I możemy tutaj przytoczyć z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Widzimy więc, że Biblia potępia niewłaściwy stosunek do pieniądza, do tego, co człowiek posiada. Więc będziemy mówili o tym, jak można zdobywać majątek, bo oczywiście nie jest nic złego w tym, żeby go posiadać, i jak z niego też korzystać, bo to jest druga kwestia. Ja wiecie, może przytoczę pewne słowa, które są były takim obiektem naszych rozważań. Był przytoczony pewien cytat, który mówił o tym, że oczywiście to jest uogólnienie, że ludzie wydają pieniądze, których nie mają, na rzeczy, których nie potrzebują, po to, żeby w jakiś sposób wywrzeć wrażenie na ludziach, których specjalnie nie lubią. I jest oczywiście to, powiedziałem, to jest uogólnienie, to nie jest zasada, ale to ale się też nie jest, to nie jest oderwane od rzeczywistości. To nie jest oderwane od rzeczywistości. A więc umiejętność korzystania z tego, co mamy, to jest naprawdę umiejętność bardzo, bardzo ważna. I w kontekście chrześcijaństwa naprawdę jest o czym mówić, bo wbrew pozorom Pismo Święte na temat różnych zasobów, bogactwa mówi naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo.
A więc gdy już mówimy o tym, że samo bogactwo nie jest oczywiście czymś zgubnym, złym, bo rzecz jak rzecz, byśmy powiedzieli, może byśmy przytoczyli kilka przynajmniej przykładów ludzi, którzy są opisani w Piśmie Świętym i którzy niewątpliwie byli bogaci i na pewno Bóg im błogosławił. Jakich ludzi byśmy mogli wymienić? Ja od razu myślę o Abrahamie. Bardzo lubię Abrahama. I Abraham miał naprawdę dużo tych owiec, wielbłądów, no i pewnie też pieniędzy. No. Był bogatym człowiekiem. Józef, który został namiestnikiem całego Egiptu, miał pod sobą, można powiedzieć, olbrzymie bogactwo, prawda? Tak. Jaka odpowiedzialność. Był drugim po faraonie, mówi Pismo Święte, tak. Prawda? Więc na pewno szczyt elity, to nie jest zaliczanie się do elity, to był szczyt, sam wierzch. Proszę bardzo. Wyraźnie można dostrzec, że w Piśmie Świętym więcej jest przykładów ludzi bogatych, szanowanych, którzy byli przy sławie raczej, prawda, niż opis ludzi, którzy byli bardziej biedni. Tak? Więc można wywnioskować, że jednak Pan Bóg działał też często właśnie przez ludzi, którzy byli majętni i byli sławni. Tak jak przed chwilą mówiliśmy o Józefie, zresztą nawet Mojżesz, mówimy o Mojżeszu, który wyprowadził naród izraelski z Egiptu, ale musimy pamiętać, że te 40 lat, który był przy dworze faraona, to też miał wysoką pozycję tam w ogóle w całym państwie. Więc można powiedzieć, że dla Pana Boga też nie jest obojętne, aby jego słudzy posiadali pewne majątności, tak? Chociaż oczywiście zupełnie inaczej czasami rozumiane jest posiadanie tego bogactwa, majątności, tak, niż często w tym świecie się wydaje. Tak, a więc zobaczcie, mówimy o wielu ludziach bogatych z tym, że trzeba zauważyć, że no niestety chyba większość ludzi prowadziła bardzo przeciętny styl życia i wcale nie oznaczało to, że Bóg im nie błogosławi. Człowiek czasami robi takie uproszczenie, prawda? W Piśmie Świętym widać ludzi, którzy myślą w kategoriach. Jestem bogaty, więc Bóg mi błogosławi. On jest biedny, więc Bóg się nim nie interesuje. Na pewno coś zrobił złego, zawinił. Nie, nie, nie. To nie jest droga w tym kierunku. Ale my też tego dzisiaj nie rozważamy. Zwracamy uwagę na to, że można być bogatym. Można mieć naprawdę wiele rzeczy. Ale... No właśnie, na co szczególnie zwracać uwagę, żebyśmy się nie pogubili, posiadając rzeczy? Bogactwo może być z jednej strony błogosławieństwem, ale z drugiej strony przekleństwem. To wszystko zależy, jaki mamy do niego stosunek i jak nim dysponujemy. Jest tutaj, a nade wszystko, komu zawdzięczamy to bogactwo? Czyli jeżeli będziemy przypisywać sobie, no to będzie problem. W piątej księdze Mojżeszowej, księdze powtórzonego prawa, jest takie wersety 17-18. Abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo, pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiąc twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Dziękuję bardzo. A więc zobaczcie, Bóg dobrze wiedział, jacy jesteśmy i uprzedzał sytuację przed faktem. Te słowa, naprawdę kwintesencja tego, jak rzeczywiście należy postępować z tym, co mamy, to się zaczyna od takiego stwierdzenia Pana Boga, który mówi: a gdy już posiądziecie ziemię, którą wam dam, wybudujecie sobie domy, zasadzicie winnice, będziecie uprawiali pola, zbierzecie zboże, zbierzecie wszystkie inne zbiory, to żebyście nie pomyśleli. I nie zapomnieli. I żebyście nie zapomnieli o mnie. A więc to jest rzeczywiście kluczowa sprawa. Czy myślę o Bogu? Czy myślę, od kogo tak naprawdę to posiadam? Myślę, że jeśli patrzymy na tych wielkich patriarchów w Piśmie Świętym, to dla mnie to jest takie typowe, że ci, którzy chodzili z Bogiem i byli bogaci, wszyscy, praktycznie wszyscy, mieli okresy, kiedy byli biedni. Czyli ja myślę, że jest strasznie trudno człowiekowo być bogatym i chodzić z Bogiem i nie upaść. Tak do głowy przychodzi mi Salomon, który całe życie był bogaty, no ale się totalnie zgubił, tak? Dawid, który był bogaty, bo był królem, zaliczył 20 lat tułaczki. I on wiedział, co to jest bieda, co to jest zimno, tak? I tak w sumie
Nie przychodzi mi do głowy żaden bohater biblijny, o którym wiem, że był bogaty całe życie. Bo dla człowieka jest strasznie trudno być bogatym i pamiętać o Bogu. I jak mogę, to się chciałam z wami podzielić takim doświadczeniem, które miałam. W swoim czasie miałam taką przyjemność pracować dla rodziny takich multimilionerów. To akurat było w Stanach. I trafiłam do tej rodziny, no i to była taka naturalna ciekawość, no jak to, jacy są tacy ludzie, tacy, co mają tak strasznie dużo pieniędzy i to już z pokolenia w pokolenie. I odkryłam, że są to normalni ludzie, bardzo często pogubieni. I tamta rodzina akurat była bardzo pogubiona. I też to, co czytamy, będziemy czytać, to tak odnosi się, przekłada się na rzeczywistość, że ci ludzie, którzy mają tak strasznie dużo pieniędzy, ja na nich patrzyłam i z moją przyjaciółką mówiłyśmy, jak to dobrze, że my się wychowałyśmy w normalnych, biednych rodzinach, znaczy no, takich normalnych rodzinach, bo pewne rzeczy nas nigdy nie dotknęły. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, no w ogóle mówimy o bogactwie jako rzeczy względnej, prawda? Kiedy ja słyszę, że ktoś jest w Stanach Zjednoczonych multimilionerem, no nie wiem, jak to jest być takim człowiekiem. Ale są tacy ludzie, którzy mówią, jeżeli mieszkasz w Polsce i masz trochę odłożonych pieniędzy na koncie w banku, to już należysz do tej bogatej części ludzi, którzy zamieszkują ziemię. Ale chciałbym, żebyśmy właśnie mówili o tym, jak Jezus takich ludzi traktuje. Bo ty mówiłaś, zauważyłaś, że są to normalni ludzie. Popatrzcie, jak zachowywał się Jezus wtedy, kiedy rozmawiał na przykład z Nikodemem. Nikodem na pewno był bogatym człowiekiem. Należał do Rady Starszych Narodu Żydowskiego, do Sanhedrynu. Był człowiekiem poważanym, w pewnym sensie sławnym, bogatym. No i miał okazję porozmawiać z Panem Jezusem. Nawet szukał takiego kontaktu. Jakie relacje właśnie widzimy? Jak Jezus traktuje takiego człowieka? Jezus traktuje go normalnie. On nie gardzi ani bogatym, ani biednym. On podchodził... Patrzył, bo miał taką możliwość akurat, głównie na serce tego człowieka. Dla niego Nikodem był bogatym człowiekiem, ale duchowo był raczej biednym. I chciał mu to uzmysłowić. On nie wyrzucał mu tego, tylko w odpowiedni sposób, bardzo delikatny, bardzo zagmatwany, nieraz ktoś by myślał, pokazuje mu, że najważniejszą rzeczą jest zupełnie inne bogactwo, i żeby to bogactwo osiągnąć, musi coś zrobić, prawda? Co mu Pan Jezus poradził? No przede wszystkim trzeba zobaczyć, że Nikodem przychodzi w nocy, prawda? Więc wtedy, kiedy ludzie nie widzą, że on ma kontakt z Jezusem. Dlatego, że przede wszystkim Nikodem był człowiekiem sławnym w Izraelu. I to było to, co powiedzmy jego troszeczkę... jakby wstrzymywał go od kontaktu z takimi osobami. Więc Jezus bezpośrednio, znając jego myśli, znając jego potrzeby, bezpośrednio powiedział, słuchaj, tobie jest potrzebne nawrócenie, czyli właśnie zmiana swojego podejścia. Prawda? Nie przychodź do mnie w nocy. Bądź autentyczny. Bądź wierny w tym, co robisz. Jesteś człowiekiem sławnym, na pewnym, powiedzmy, na pewnej pozycji wysokiej w całym kraju, więc bądź godny temu, co robisz. Mhm. Tak? Więc widać, że Jezus pokazał mu wyraźnie, że życie, które jest życie z wiary, polega zupełnie na czymś innym, niż sobie wyobrażał. Tak? Życie, które jest na tej ziemi, która często właśnie jego sława, czy pozycja w państwie, prawda, pokazywała mu, że on jest kimś. Więc jest pokazał, słuchaj, zobacz, żeby być kimś, to jest tylko i wyłącznie w Bogu. Dziękuję. I mi się wydaje, że to było to, co Jezus wyraźnie chciał mu pokazać, prawda, i przedstawić mu, że zupełnie inaczej można żyć. Tak, zobacz, jest to bardzo pozytywny przykład, bo kiedy mówimy o Nikodemie, wyobraźcie sobie, człowiek, który należy do takiej religijnej elity narodu, i teraz Jezus mówi mu, ty musisz się na nowo narodzić, ty musisz się nawrócić, ty musisz rozpocząć dopiero coś z Bogiem. Nie jest łatwo słuchać takich rzeczy. Ale dlaczego powiedziałem, że jest to pozytywne? Ponieważ nawet ta sama Ewangelia według świętego Jana, kiedy mówi później o śmierci Pana Jezusa, pokazuje właśnie Nikodema jako tego, który się już nie wstydzi, nie boi, ale kupuje sporo różnych maści, tego wszystkiego, co jest wykorzystywane do przygotowania ciała, do złożenia do grobu. I
właśnie z tym przychodzi do, no, no, żeby wykonać tę posługę w stosunku do Pana Jezusa. Biblia nawet określa, że jest to ktoś, kto jest już teraz uczniem Jezusa Chrystusa. I to jest piękne, że no właśnie, Pan Jezus mu powiedział, kim jest, pokazał mu lepszą perspektywę i ten człowiek poszedł tą drogą. A więc bogaci ludzie mogą się zmieniać. Dlaczego? Bo każdy człowiek może przy Bogu się zmienić. Nie mówimy teraz, bogaty to bliżej, dalej Pana Boga. Po prostu wszyscy na ziemi jesteśmy zagubionymi dziećmi Pana Boga. Kiedy się przy Nim odnajdziemy, jesteśmy rzeczywiście uratowani. I rzeczywiście Pan Jezus tak postępuje, żeby tych ludzi po prostu znaleźć. Tylko jeszcze bym dodał, musimy się przekonać, że samo w sobie bogactwo nie daje ani szczęścia, ani pokoju, ani tego zadowolenia, jakie by człowiek pragnął. Dopiero kiedy to bogactwo będzie użyte w odpowiedni sposób, wtedy może być błogosławieństwem dla każdego. Chociaż wydaje mi się, wielu ludzi chce to sprawdzić. A może pieniądze dają szczęście. Moi drodzy, mówimy o pozytywnych rzeczach. Mówimy też, wiecie, o takich ludziach, którzy specjalnie się nie cieszyli sławą w tamtych czasach. Byli na pewno bogaci. Myślę o celnikach. Nie chciałbym, żebyśmy utożsamiali tamtych celników z osobami, które dzisiaj wykonują taką pracę, bo to zupełnie coś innego. Niby podobna praca, ale tak naprawdę mówimy tutaj o poziomie moralnym, etycznym. No właśnie. Bogaci, ale nie powiem, że towarzyszyła im sława. Bardziej bym powiedział, towarzyszyła im niesława. Złodziei, kolaborantów. Nienawiść. Tak, ludzie po prostu ich nienawidzili. Mieli swoje powody. A Pan Jezus? Pan Jezus po prostu widział w tych ludziach pozytywne cechy. Widział ich uwikłanych w sprawy tego świata, ale jednocześnie, znając ich serce, dał im szansę, żeby po prostu mogli zmienić swoje życie. Podaj może, Igor, przykłady ludzi, którzy rzeczywiście pełnili ten zawód, a jednak Jezus ich tak niezwykle wyróżnił. Tak, no oczywiście możemy tu mówić przede wszystkim o uczniu Jezusa, który był Mateusz. Jezus go powołał właśnie z pozycji celnika. Tak samo mamy przykłady Zacheusza, który był bogaty, który był celnikiem i potem można powiedzieć, po nawróceniu to zapłacił wszystkim, którzy cokolwiek albo to jakąkolwiek krzywdę zrobił. Ja bym tu zwrócił uwagę na jedną ciekawą rzecz. Zobaczcie, Nikodem przychodzi wtedy, kiedy jest w nocy, po to, aby ludzie go nie zobaczyli. Czyli uciekał od powiedzmy tak, od jawnego wyznania się, czy też przyznania się do Jezusa Chrystusa. Natomiast Jezus idzie właśnie do tych, gdzie może spotkać niesławę. I on spotyka niesławę Jezus. Z tego powodu, że się zadaje z celnikami. Prawda? Czyli Jezus pokazał właśnie zupełną odwrotność tego, co dokonał Nikodem. Prawda? I pokazuje, że trzeba być autentycznym. Ten człowiek, ten celnik, który jest gardzony przez cały naród, bo Bóg pogardzany, to Jezus nie tyle, że on wyciąga rękę do tego człowieka, on z tym człowiekiem razem je. To pokazuje największą aprobatę tego człowieka i w zasadzie przyznanie się do tego, że jest razem z tym człowiekiem, prawda, wspólnie jakby w jednej rodzinie. Więc oczywiście Jezus nie aprobował tego, co oni robili, tak? Często, co było niewłaściwe, ale Jezus przede wszystkim aprobował ich jako ludzi. Tak samo jak aprobował Nikodema, pokazał, że on jest tym sławnym, jest czczony w całym społeczeństwie. Prawda? I Jezus wyraźnie powiedział, słuchaj, ja z tobą tak samo mogę mieć takie same relacje właśnie z tymi, którzy są zupełnie niesławie. Tak? Więc wyraźnie widać tutaj, powiedzmy, podejście Jezusa, która pokazuje, na czym polega wartość człowieka. Jeżeli mogę, zobaczcie. Cała ta historia pokazuje nam to, że Pan Jezus jest w stanie dokonać wielkiej zmiany w człowieku. Ludzie celników przekreślali, a właśnie w domu celnika, Zacheusza, padają niezwykłe słowa naszego Zbawiciela. Kiedy powiedział, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. To jest o tyle ważne stwierdzenie, że nie jest powierzchowne, ponieważ Jezus wiedział, co jest w człowieku. I mi to, wiecie, przywraca takie coś wiarę w ludzi, w to, że ludzie mogą się zmienić. Nie sami,
ale przy Jezusie mogą się zmienić. Zacheusz czuje się grzesznikiem, mówi, jeżeli coś zabrałem komuś, ukradłem, oddam w czwórnasób, w ogóle połowę majątku rozdam ubogim. On się naprawdę uderzył w pierś, nie wiem jak to wyglądało, czy to zrobił fizycznie, ale w każdym bądź razie jest człowiekiem naprawdę głęboko odmienionym. Jego stosunek do bogactwa, do tego co ma, zmienił się. Jego już nie cieszy to, co zrabował. Jego nie cieszy to, że ma dużo. On po prostu cieszy się, że ma aprobatę nieba. A na krytykę ze strony nie tylko kapłanów i nawet bogatych innych, to i nawet i biednych, o, tak bym też powiedział, że zadaje się z takimi właśnie, a nie innymi ludźmi, Chrystus odpowiedział, przyszedłem, żeby ratować grzeszników, a nie sprawiedliwych, prawda? I to jest właśnie to, że my nieraz traktujemy ludzi bogatych jako już straconych i nie mających żadnych szans. No chyba nie. Chyba no, ale nie. Tak nieraz może być. W każdym bądź razie bardziej zajmujemy się ludźmi, uważamy, że ta Ewangelia dociera łatwiej, szybciej do ludzi takich jakby średniej klasy niż tych najbogatszych. I to jest fakt zresztą, tylko nie możemy ich pozbywać ich tej samej szansy jak każdego innego, prawda? I to Chrystus właśnie też pokazywał. I nawet spotykając się z krytyką, to ze wszystkich stron. Wiecie, może bogatych ludzi w chrześcijaństwie jest mniej, bo w ogóle bogatych ludzi jest mniej niż biednych. Nie, a więc są inne proporcje, prawda? Chociaż rzeczywiście coś jest takiego, znaczy pewne niebezpieczeństwo istnieje, ponieważ sam Pan Jezus powiedział, że trudno wejść bogaczowi do Królestwa Bożego. Takie pokusy, które mają ludzi bogaci, są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocne. Ale chciałbym, żebyśmy też przeczytali właśnie te słowa ostrzeżenia, inne słowa ostrzeżenia, właśnie dla ludzi, którzy zastanawiają się, no to jak korzystać z tego wszystkiego? Czego unikać, żebyśmy mogli mieć nawet pewną majątność, ale żeby to było bezpieczne? Jeżeli byś mogła, Magdo, przeczytaj chociażby słowa z Ewangelii według świętego Marka, z 4 rozdziału, od wersetu 18. Tam mamy taki ciekawy komentarz do pewnej przypowieści Pana Jezusa, a Pan Jezus mówi między innymi o bogactwie. Co mówi? Czytam werset 18-20. Innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i ułuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. To jest tekst, który trzeba bardzo głęboko się wpatrzyć, żeby dostrzec, bo ludzie zasiani między ciernie to ludzie, którzy tak jakby przyjęli słowo. Oni rosną, ale nie mają tak jakby warunków do tego, żeby wzrosnąć. Bo są rzeczy, które są silniejsze niż oni sami. I zagłuszają po prostu ich. I zagłuszają. I tu jest napisane, że troski tego wieku, ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy. Osobiście myślę i jeszcze czytałam różne rzeczy na temat właśnie bogactwa i myślę, że trudno jest człowiekowi być bogatym i zachować prostotę serca, pokorę i wrażliwość, bo to jest takie życie, które nie zawiera elementów, które pomagają człowiekowi pozostać pokornym. Tylko jeżeli mogę, zobacz, zaczynaliśmy od tego,
że samo bogactwo nie musi być przekleństwem. Może być wielkim błogosławieństwem. Tutaj zobaczcie, co oznaczają na przykład takie słowa uda bogactw. No może to właśnie ta uda bogactwa, jeżeli my jej ulegniemy, to możemy może sprawić, że po prostu będziemy mieli pełne zaufanie do tego bogactwa i uważamy się za samowystarczalnych, że to bogactwo rozwiąże nam wszelkie sprawy. A nie rozwiązuje, prawda? Tak, a tu się okazuje, że przychodzi choroba czy coś i jest problem. Jesteśmy gotowi oddać wszystko, by być zdrowymi, ale to tak nie działa, bo oddam, ale zdrowie nie musi wrócić. Inne rzeczy, o których tutaj jest powiedziane, troska wieku tego. Pożądanie innych rzeczy i tutaj właśnie są troski tego wieku. Czy wydaje wam się, że myślę, te słowa... Czy większej grupy ludzi. Czy wydaje się wam, że współcześnie te słowa brzmią tak dosyć znajomo? Myślę, że tak. Bo troszczymy się o wiele spraw doczesnych, które nie stanowią sedna sprawy. Sednem sprawy jest Chrystus ciągle powtarza Królestwo Boże. Szukajcie Go najpierw, a resztę, co wam będzie potrzeba, to do tego, żeby osiągnąć ten cel, Bóg wam doda, bo troszczy się o najmniejsze stworzenia we wszechświecie, o trawę, o tamto, także nie będzie problemu, że jeżeli będzie wam to potrzeba, to będziecie mieli. Dziękuję. Mi się wydaje, że to też tutaj pokazuje, że ci ludzie wartościują siebie i innych względem bogactwa. Zobaczcie, dzisiaj w świecie jest to bardzo popularne, mówiąc tutaj, gdzie tutaj mieszkamy, pod Warszawą czy w Warszawie, to często tak ludzie są postrzegani. Tak patrzą na siebie i na innych ludzi. I to jest, mi się wydaje, że właśnie ta choroba tego wieku też, to też sprawia, że ludzie chcą tak lepiej wyglądać, posiadać coś, co podniesie ich pozycję, tak? Dlatego mają te troski. Jak coś pod tym względem brakuje, to dlatego właśnie mają te troski. Te troski nie mają dlatego, że brakuje im jeść albo pić, ale dlatego, żeby wyglądać odpowiednio, żeby mieli właściwą pozycję. I wtedy to ich wartościuje. Natomiast Jezus pokazuje, że to nie ma żadnej wartości. To wszystko jest nic. Owszem, ważne jest być bogaty pod tym względem, żeby sobie zabezpieczyć, tak, sobie może w tym momencie też pomóc innym ludziom. Natomiast w żadnym wypadku nie wolno tworzyć z tego coś, co jest wartościowe, co może nawet przysłaniać w jakiś sposób Jezusa albo właśnie Jego miłość i dobroć. Odwrotnie, musi być to środek, przez którego Pan Bóg może działać przez nas. No właśnie, my zobaczcie, mówimy tutaj, znaczy nie jesteśmy jakimiś ignorantami. W tym sensie, że mówimy, pieniądze nie mają żadnego znaczenia. Ważne, żeby tylko się modlić i spędzać duchowo nasze dni. Tak, warto się modlić i warto spędzać je duchowo, ale wiemy, że trzeba zapracować na życie. Często ludzie pracują naprawdę bardzo ciężko, dosłownie na chleb. I naprawdę trzeba takich ludzi darzyć niezwykłym szacunkiem, bo to jest coś naprawdę wielkiego. Jeżeli w trudnych czasach człowiek potrafi utrzymać siebie, swoją rodzinę, to jest naprawdę coś wyjątkowego. Są też ludzie, którzy zdobywają więcej, ale jednak potrafią się tym i dzielić, i cieszyć, i są niezachwiani w takich relacjach z Panem Bogiem. Bo w ogóle bogactwo jest dobrą rzeczą. Może być dobrą, prawda? Może być ogromnym błogosławieństwem dla mnie i dla otoczenia, więc mówimy o czymś, co, no właśnie, jak w pewnych warunkach może się wyrodzić. Jest w Ewangelii Łukasza, chyba w 12 rozdziale, taki ciekawy przykład człowieka, który naprawdę miał okazję się dorobić. Jest bogaty, ma potężne zbiory. I co sobie myśli? Kto z was pamięta? Żeby po prostu zbudować nowe szopy, nowe składnice tego, co posiada, bo to już są za małe, prawda? To źle? No z jednej strony nie jest źle. No nie z jednej strony, tylko to jest dobre. Jak zebrałeś, to musisz wszystko zrobić, żeby się nie zmarnowało, nie? No, w czym jest problem w takim razie? No, że Bóg nazywa go głupcem. A dlaczego go nazywa głupcem? Doczytajmy tę historię. O co tak naprawdę chodzi? No, Bóg mówi, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? To ktoś, kto buduje spichlerze, nazwany jest głupcem. Ja bym powiedział mądry człowiek. Bo można na przykład jutro nie żyć. A on jest zadowolony, że już sobie zabezpieczył przyszłość. Właśnie, 21 werset. Tak będzie z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A no właśnie, zobaczcie, tam jest powiedziane co jeszcze. Duszo mówi do siebie, masz wiele dóbr na wiele lat, jedz, pij, ciesz się.
Niby nie takie groźne, ale jest życie bogaty bez Boga. Żyje dla siebie. Bóg mówi, głupcze, tej nocy stracisz życie i co? To jest dobre pytanie. I co dalej? Albo inaczej, i co zabierzesz ze sobą? Lepiej gromadzić je skarby w niebie niż na ziemi, okazuje się. Można jedne i drugie, byle nie jedne kosztem drugich. Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy rozmawiał na temat bogactwa, użył takiego ciekawego stwierdzenia. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mamona to jest właśnie pieniądz. Biblia zresztą często nazywa, znaczy nie często, ale używa takiego zwrotu mamona niesprawiedliwości. No bo często do tego służy pieniądz, niestety. Ale Pan Jezus mówi jednoznacznie, nie możecie Bogu służyć i mamonie. Nie da się. Albo Panu Bogu, albo pieniądzom. Chociaż można służyć Bogu poprzez pieniądze. Nawet pieniędzmi. Wszystko się zgadza. Ale jeżeli zastanawiamy się nad tymi słowami, to Pan Jezus mówi, nie można mieć dwóch panów. Od tego się zaczyna. Te dwa wersety właśnie tak są wykorzystane. Nie można mieć dwóch panów. Albo Bóg jest twoim panem i ci błogosławi. Być może nawet daje dużo. Albo pieniądz jest twoim panem. Jesteś bardzo bogaty, ale czegoś ci brak. Czegoś być może najważniejszego. Trzeba wybrać. Trzeba być zdecydowanym, lojalnym zawsze względem temu, komu chce się służyć, prawda? W naszym rozważaniu mieliśmy, wiecie, taki komentarz. Ja może za chwilę skończę, żebyście mogli się wypowiedzieć, ale takie słowa były, że niektórzy ludzie żyją w taki sposób, jakby na sądzie Bożym Bóg miał im zadać podstawowe pytanie. Ile zarobiliście? A takiego pytania nie będzie. Co zrobiliście z tym, co dostaliście ode mnie? A takie pytanie może być, prawdopodobne. No właśnie, i to, wiecie, my się teraz nie mamy wymądrzać. My mamy po prostu uczyć się życia. Uczymy się przez całe życie. I myślę, że tak z pokorą każdy z nas także może pomyśleć o chwilach, kiedy i te proporcje się zachwiały, i nie ten był panem, którego sobie obrałem na początku. Mogło tak być. Natomiast rozważamy to po to, żebyśmy byli mądrzejsi dzisiaj i na przyszłość. Ale mamy jeszcze jeden przykład. Przykład też młodego chłopaka, opisanego w Piśmie Świętym, w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, od wiersza 16, który no chyba był pozytywną postacią w otoczeniu, a jednak Pan Jezus nie przyjął go takim, jakim jest. Co to za historia, powiedzcie, związana z bogactwem? Bogaty młodzieniec. Młodzieniec, który miał mnóstwo dóbr doczesnych, którymi służył ludziom i który uważał, że jest wszystko w porządku, zadał pytanie, co mam zrobić, aby być zbawionym. No chyba nie uważał, że wszystko w porządku, bo inaczej by pytania nie zadawał. Ale nie, ale spodziewał się potwierdzenia, że jego życie jest tak wartościowe już. No, załóżmy, że nie wiemy, co myślał. Załóżmy, że nie wiemy, co myślał. Ale z odpowiedzi widać, że tak. Ale słuchajcie, rzeczywiście jest postrzegany przez ludzi jako człowiek sukcesu. Młody, a już bogaty, słuchajcie. Kiedy Pan Jezus rozmawia z nim, on przestrzega wszystkich przykazań. Co Pan Jezus mu każe zrobić? Pozbyć się tego wszystkiego, spieniężyć. I co? Później rozdać tych wszystkich i pójść za nim. Rozdać komu? No wszystkim ludziom, którzy potrzebują. Ubogi. No właśnie. Ja nie chcę, żebyśmy rozważali kwestię, czy bogaty człowiek musi wszystko sprzedać i rozdać ubogim, bo nie musi. Naprawdę nie musi. Dlaczego ten człowiek musiał? Ponieważ to była jego Bóg, jego miłość. I on musiał wybrać między Chrystusem, bo później i pójść za mną. To jest to. I wszystko, co nie stanowi dla nas tego priorytetu, to znaczy Jezus Chrystus nie jest priorytetem, a wszystko, co poza nim jest przeszkodą do tego, aby osiągnąć Królestwo Boże. A ja będę trochę przekorny teraz i pomyślcie sobie, czy w Kościele to nie byłaby naprawdę wielka szansa mieć takiego młodego, zdolnego sponsora na dodatek? Ile on mógłby dobrych rzeczy współfinansować? Pewnie by mógł. Ale historia kończy się, odszedł zasmucony. Jezus pozwolił mu odejść na dodatek. Ale on zapytał się, co ja mam zrobić? I to był problem jego. I dlatego po prostu tak mu Chrystus odpowiedział. Gdyby on miał go służyć za narzędzie dla pozyskania innych, może takie odpowiedzi by nie uzyskał. Dla mnie historia ta mówi o tym, że Jezus nie idzie na kompromis.
Jezus spogląda na człowieka i mówi mu dokładnie to, czego on potrzebuje. Nikodemowi powiedział, ty się musisz na nowo narodzić. Temu człowiekowi powiedział, no rzecz bardzo radykalną. Radykalną, słuchajcie. No ale może to był, może. Jeżeli tak powiedział Jezus, to na pewno to był jedyny ratunek dla tego człowieka. Jezus nie szedł na kompromis, nie przymykał oka. Nie cieszył się tym, że bogactwo, och, wiecie, ile Jezus mógłby zrobić, gdyby miał te wszystkie pieniądze? Ale Jezus nie myślał takimi kategoriami. Nie myślał takimi kategoriami. A więc mówimy o Jezusie, który zagląda do naszego wnętrza głęboko. Mówi, pomyśl. Pomyśl o sobie. Może o innych łatwiej, ale Jezus mówi, pomyśl o sobie. Ja tutaj jeszcze chciałem taki przykład dać, zwrócić uwagę na Salomona, co mówiła Magda, że po prostu ja, dla mnie jest to niesamowity przykład, ponieważ Salomon żądał tylko mądrości. Bóg dodał mu bogactwa i okazuje się, że w pewnym momencie to bogactwo pozbawiło go życia wiecznego. I kiedy Chrystus przestał być tym pierwszym. I to jest coś, co rzeczywiście okazuje się, że nawet najmądrzejszy człowiek, o którym Chrystus powiedział, że nie było i nie będzie, nie jest w stanie oprzeć się takiej pokusie. Proszę, Igor. Tak mówiliśmy na samym początku o tych ludziach bogatych. Powiem wam, że dla mnie, jak ja postrzegam ludzi bogatych, naprawdę, to na tej ziemi, którzy żyli, to widzę, że najbogatsi byli Adam i Ewa. Oni mieli to, co daleko nam jest do nich. Mieli takie bogactwo, które naprawdę możemy im zazdrościć. Mieli życie wieczne. Ile by dzisiaj dali? Nawet gdyby ludzie mogli żyć 1000 lat, jak żyli przed potopem. Ale zobaczcie, Bóg wyrywa ich z tego bogactwa, dlatego, żeby tam był grzech. Czyli zmienia im warunki. Dalej, ludzie, którzy żyli przed potopem, byli też o wiele bardziej bogaci od nas dzisiaj, bo żyli o wiele dłużej. Ziemia była o wiele bardziej rodzajna, nie było zimy. Ale Pan Bóg znowu zmienił warunki, daje potop, po to, żeby pokazać, że Pan Bóg nie aprobuje te rzeczy. Nie aprobuje grzech. I teraz zobaczcie, bogactwo to jest warunki, które my mamy dzisiaj. I jeżeli ktoś jest bogaty, to znaczy, że on może sobie ulepszyć swoje warunki życia. Tak? Więc jeżeli ktoś, kogoś Panu błogosławi, to właśnie po to, żeby zmienić mu warunki życia. A jeżeli ktoś robi z tego bóstwo i dla niego to jest najważniejsze, to jest dokładnie to, co teraz czytaliśmy, te wszystkie przykłady. Tak? Kiedy Pan Bóg pokazuje, że nie można to, co jest błogosławieństwem, dokonać tego, znaczy wykorzystać to dla grzechu. Więc widzę, że te przykłady wyraźnie pokazują, że Bóg jest tym, który nas kocha naprawdę mocno. I On daje nam zbawienie, daje nam wszystko po to, żebyśmy te rzeczy właściwie wykorzystali. Dziękuję. Słuchajcie, no rozmawiamy sporo na temat bogactwa, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy byli mądrzy. I jeżeli tak się zdarzy, że będziemy to bogactwo posiadali, a może ktoś patrzy na nas i mówi, jesteśmy bogaci, w ogóle żebyśmy umieli korzystać z tego, co mamy. I byliby bogaci. Tak, i żebyśmy byli uczniami Jezusa Chrystusa i wtedy, kiedy mamy niedostatki, i wtedy, kiedy mamy może więcej niż inni wokół nas, jakkolwiek. Bóg naprawdę może być blisko nas i może nam pomóc być mądrymi ludźmi do korzystania z dobrodziejstw, które nam daje. Temu to wszystko służy. Niech nas Bóg chyba w tym szczególnie też i błogosławi. Dziękuję wam bardzo. Zakończymy modlitwą. Igorze, jeżeli mogę ciebie prosić. Panie Boże, dziękuję Tobie za te słowa, które padały. Za to, Panie, że Ty dajesz nam życie wieczne. Że Ty wzbogacasz nas tak, jak nic na tym świecie. Panie, daj, byśmy mogli mieć bogactwo nieba w naszych sercach i umysłach. Abyśmy mieli największe bogactwo, które kiedykolwiek obdarzyłeś nas Twoją miłością. Panie, daj, byśmy mogli to obdarzać wszystkim wokół nas. Abyśmy, Panie, pokazali, że tu jest wartość życia. Że w Tobie jest jedyna nadzieja, jedyne bogactwo. Jedynie tam, gdzie jest miłość, dobroć. Dobrodziejstwo, błogosławieństwo i życie wieczne. Panie, daj, byśmy zawsze postrzegali Ciebie jako jedyne nasze zbawienie z naszych trosk, z naszych zmartwień.
z tym, co często przynosi ten świat. Panie, błogosław nas, proszę. Dziękuję jeszcze raz za to możliwość, którą mieliśmy dzisiaj o tym rozważać i mówić. Błogosław nas, Panie. Obdarz nas Twoim bogactwem. Niech będzie chwała na wieki. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Amen. Amen. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za aktywność w tym naszym rozważaniu. Myślę, że powiedzieliśmy naprawdę sporo. Natomiast chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na kolejne rozważanie Bożego Słowa, które będzie już za tydzień. A tytuł tego rozważania będzie Pozyskiwanie uczniów wśród ludzi władzy. Myślę, że ciekawy temat, ale i tam, jak wszędzie, mogą istnieć i są uczniowie Jezusa Chrystusa. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj już dziękuję i życzę naprawdę Boże błogosławieństwo.